Naśladowanie Chrystusa, który przychodzi do nas z krzyżem. Kiedy pierwszy raz szedł na Kalwarię, towarzyszył mu spory tłum ludzi. Część z nich szła, bo była żądna sensacji, widowiska. Część szła z uprzedzeniami, a może wrogością. Byli i tacy, którzy szli za nim, bo go kochali. Ale najwięcej było pewno tych, którzy szli z obojętnością, bez większych emocji. Jaką drogą przejdzie dzisiaj Chrystus, w jakiej atmosferze, zależy od nas, od naszego serca. Nie chodzi o sentymentalne łzy współczucia, o rozczulanie się nad Jezusem. Nie chodzi tym bardziej o spełnienie obowiązku. Chodzi o wejście na tę drogę, którą Jezus wyznacza. O to, byśmy byli uczestnikami tych wydarzeń, by w tamtym tłumie i tamtych wydarzeniach rozpoznać swoje miejsce i by wziąć na siebie jakąś część krzyża. W czasie tych rozważań Drogi Krzyżowej przy poszczególnych stacjach chcemy jeszcze wrócić, czy wracać do treści rekolekcyjnych, by niektóre z nich przypomnieć, aby jeszcze głębiej zapadły w nasze serca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przy pierwszej stacji krzyż podejmuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Najtrudniej jest chyba usłyszeć słowo umrzesz. Dziś umrzesz. To jest dzień Twojej śmierci. Jezus usłyszał takie słowa. Ludzie osądzili bowiem Boga i skazali na śmierć. Nie chcieli już Jezusa z Nazaretu, bo ich niepokoił i przeszkadzał w wygodnym życiu. Dlatego na dziedzińcu Piłata krzyczeli: ukrzyżujcie Go, uwolnijcie Go od nas, a nas od Niego. To wcale nie są głosy z przeszłości, to są również wyroki naszych czasów, może i naszego życia. Skazuję Jezusa na śmierć, kiedy świadomie wybieram zło, kiedy nie chcę dać wiary słowom Jezusa i żyję po swojemu, a nie po Bożemu, kiedy sprawy pilne wygrywają w moim życiu z Bogiem, gdy ciągle nie mam czasu dla Niego, kiedy nie chce mi się walczyć o miłość, o dobro, gdy ulegam egoizmowi. Właściwie każdego dnia stoi przed nami wybór. Żyć z Jezusem czy bez Niego. Niech ta pierwsza stacja upamiętniająca wyrok śmierci wydany na Jezusa będzie dla każdego z nas okazją, abyśmy skazali Jezusa, ale na życie, w naszym życiu, w naszej codzienności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona. Krzyż podejmują koła koronkowe. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat.
Czy nie było łatwiejszego sposobu zbawienia świata? Czy konieczny był ten krzyż, który włożono Jezusowi na plecy? Dlaczego zbawienie przyszło przez krzyż? Krzyż ma wiele znaczeń, uczy o wielu prawdach. Uczy również realizmu, pokazując naocznie, że zbawienie człowieka to nie jest prosty zabieg, że ma ono swoją cenę. Tak samo zresztą jak i święte, uczciwe życie. Ono też musi kosztować. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jezus, zapraszając nas do naśladowania siebie, nie obiecuje nam łatwej drogi. Jest złudzeniem, dzisiaj bardzo rozpowszechnionym, że można zdobyć to, czego się pragnie, ale bez najmniejszego wysiłku. Ot, napisać od ręki znakomitą książkę albo zdobyć laury w sporcie tylko dzięki talentowi. Ukrywa się godziny trudu i cierpień konieczne do osiągnięcia sukcesów. Nic się samo nie stanie. Trzeba się natrudzić, walcząc o najważniejsze sprawy w życiu, o ład, o harmonię wewnętrzną, o szlachetność, o miłość, o uczciwość, gdyż dobre życie trawia się tym, którzy się o nie starają, wielkim wysiłkiem. Uczmy się tej prawdy, patrząc na krzyż Jezusa, który uczy wielkiego realizmu w podejściu do życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia, upadek pierwszy. Krzyż podejmują lektorzy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Przestrzega nas Pan Jezus. Lawina zaczyna się zwykle od pojedynczego, niekoniecznie dużego kamienia. W życiu jest podobnie. Wielkie nałogi, nieuczciwości, krzywdy, przestępstwa zaczynają się zwykle bardzo niewinnie, od małych, niepozornych grzechów. Pierwsze kłamstwo, pierwsza nieuczciwość w domu, w szkole, pierwsze przekleństwo, pierwsza butelka. Te drobiazgi mogą być początkiem wielkiej lawiny i będą, jeśli je będziemy lekceważyć. Jeśli zlekceważymy upadki lekkie, uważając, że mamy prawo do słabości. Pierwszym naszym problemem nie są odruchy słabości i grzechu. Pierwszym problemem jest sposób ich przeżywania. Bardziej bowiem niż sam grzech, szkodzi nam lekceważenie grzechu, banalizacja grzechu. Prośmy przy tej stacji upamiętającej upadek pierwszy o wrażliwość sumienia, byśmy nigdy nie lekceważyli grzechów lekkich. Któryś za nas cierpiał rany, i Ty, któraś współczuwała.
Stacja czwarta, spotkanie z Matką. Krzyż przejmują kręgi domowego Kościoła. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. W czasie tego spotkania, które upamiętnia czwarta stacja, nie padło ani jedno słowo o miłości. A przecież tak ciepło jest przy tej stacji od miłości właśnie. Ciepło, ponieważ nie brakło obecności Matki. To obecność jest pierwszym i najprostszym sprawdzianem i dowodem miłości. Maryja nie mogła w niczym pomóc Jezusowi, po prostu była obecna. Jezus wiedział, że nie jest sam. Kto kocha, czas znajdzie. Pierwszym sprawdzianem jest czas, jaki ofiarujemy drugim. Wiele rzeczy na tym świecie można mierzyć zegarkiem. Nie tylko czas, ale również miłość można mierzyć poświęconym czasem. Co w takim razie o mojej miłości do Boga mógłby powiedzieć mój zegarek mierzący czas modlitwy, adoracji, czas poświęcony na lekturę Słowa Bożego i życie duchowe? Ile też czasu poświęcam dla żony, męża, dzieci, rodziców, konkretnie w przedziale jednego dnia? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi. Krzyż przejmuje akcja katolicka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Czy Jezus doniósłby sam krzyż zbawienia świata na miejsce kaźni, gdyby nie przymuszona pomoc Szymona Cyrenejczyka? Na podstawie Ewangelii wiemy, że Jezus potrzebował tej pomocy i włączył ją w swoje zbawcze dzieło. Tak było wówczas, w czasie krzyżowej drogi, i tak jest dzisiaj. Jezus potrzebuje pomocy, potrzebuje miłości, prosi o wsparcie, kiedy cierpi ukryty mistycznie w drugim człowieku. Wśród różnych dróg wiodących do Królestwa droga miłości jest najpewniejsza. Jezus w scenie sądu ostatecznego mówi: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Kategoryczność, która może przerażać, ale może też prowadzić nas do nawrócenia w kierunku jeszcze większej miłości, zwłaszcza wobec ubogich, potrzebujących. Jak daleko jestem w stanie pójść w miłości do drugiego człowieka? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Miłość Weroniki.
krzyż przejmuje od nowa w Duchu Świętym. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Co najbardziej rzuca się w oczy, kiedy patrzymy na Weronikę? Jej odwaga. Łokciami przepycha się przez tłum, pokonuje nieśmiałość, rozkłada chustę, ociera twarz i wcale się nie boi. Miłość jest odważna. Miłość bez odwagi jest bezsilna. Coraz więcej takiej miłości bezsilnej wokół nas, przestraszonej, kapitulanckiej. Dlatego zło staje się coraz bardziej krzykliwe i bezczelne. Jakiś czas temu uczeń na katechezie wstaje i mówi, szkoła średnia, Jezus był głupi i nikt z klasy nie poczuł się tym dotknięty, z wyjątkiem prowadzącego. Znieważone oblicze Jezusa i nasze milczenie, może ze strachu, może z obojętności, jedno i drugie niczego nie wyjaśnia. Powiedziano, że gdyby dzisiaj Jezus przyszedł na ziemię, ludzie by Go nie ukrzyżowali, lecz skazaliby Go na śmieszność, na ironię. Wykpiono by Go. Takie jest bowiem męczeństwo naszego wieku. Ale pytanie, jaka jest moja miłość do Jezusa? Czy jest odważna? To znaczy gotowa bronić Jezusa przed śmiesznością, ironią, kpiną? Czy moje chrześcijaństwo jest odważne? Czy potrafię zająć stanowisko, kiedy to, co ważne, święte, jest wyszydzane? Czy mam odwagę bronić Kościoła, który jest Kościołem Chrystusa? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Stacja siódma, drugi upadek. Krzyż przejmują Cyrenejczycy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Ja jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Kiedy widzimy Jezusa upadającego po raz drugi pod krzyżem, przychodzą na pamięć te słowa psalmu. Ale Jezus z trudem dźwiga się, aby iść dalej, bo upadek nie oznacza końca drogi. Co nam, grzesznym ludziom, mówi ten drugi upadek? Wzywa nas do powtórnego powstania na naszej drodze krzyżowej, do powstania w Chrystusie, czyli do pojednania z Bogiem. Nie udajmy niewinnych, ale bierzmy odpowiedzialność za upadki naszego życia, oddając nasz grzech Jezusowi. Nie patrzmy też na innych, nie patrzmy na słabości innych, nie szukajmy w nich taniego usprawiedliwienia dla siebie. Na pewno słyszysz wokół siebie takie usprawiedliwienie dla zła, dla grzechu. Ludzie mówią, wszyscy tak robią, nad czym się tu zastanawiać, taki świat, to takie ludzkie, takie jest życie. A przecież żaden grzech, nawet największy u mnie, nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla Twojego najmniejszego grzechu. I na odwrót. Nawet gdyby też wszyscy wokół Ciebie pogodzili się z upadkiem, Ty powstawaj w Jezusie Chrystusie do życia w łasce i przyjaźni z Bogiem. Któryś za nas współcierpiała,
Stacja ósma, niewiasty płaczące, krzyż podejmuje, służba zakonna. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Zwykło się mówić, że przy tej ósmej stacji Jezus pocieszył niewiasty płaczące. A przecież tak naprawdę to je upomniał. Mówił im: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Wymowne, że to jest ostatnie wskazanie, jakie daje nam Jezus, zanim wstąpi na górę śmierci. To wezwanie nabierało szczególnego znaczenia w kontekście bliskiego zburzenia Jerozolimy, która nie poznała czasu swego nawiedzenia, czego świadkami staną się niedługo synowie matek Izraela. Jakiegoż znaczenia nabiera to wezwanie Jezusa dla dzisiejszych matek, ojców, rodziców? Rozpoznać czas swego nawiedzenia. Dla rodziców czas nawiedzenia to czas wychowania dzieci. Krótki czas, do 14 roku życia mniej więcej. Nie ma ważniejszego zajęcia na świecie niż bycie rodzicem. A w tym najważniejszym i najbardziej zaszczytnym zajęciu najważniejsze jest, by dać przykład, by być wzorem. Pytajmy siebie, czy nie dajemy okazji, by ktoś kiedyś z powodu moich zaniedbań nie musiał płakać? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta, upadek ostatni. Krzyż przejmuje Rada Duszpasterska. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Do celu dochodzą tylko ci, którzy idą. I nie najważniejsze jest, ile razy człowiek upadnie, czy tylko raz, czy tysiąc, czy może i więcej razy. Najważniejsze jest, że chce iść dalej, że się nie zniechęca, że powstaje. Ale bądźmy uczciwi, zapytajmy, czy rzeczywiście nieważne jest, ile razy upadam ciężko? Czy grzech, na który świadomie się decyduję, nie zostawia we mnie żadnych śladów i ran? Zostawia. Dlatego muszę definitywnie zerwać z grzechem ciężkim. To jest ostatni upadek Chrystusa. Niech ostatni mój grzech będzie ostatni. Święty Paweł mówi: uznajcie, że umarliście dla grzechu. Chodzi o podjęcie decyzji szczerej i nieodwołalnej, by powiedzieć grzechowi ciężkiemu: wystarczy, wystarczy. I nie chodzi tylko o pojedynczy grzech, ale też o grzeszne przyzwyczajenia. Chodzi również o odrzucenie okazji do grzechu, ponieważ podtrzymując okazję, podtrzymuje się sam grzech. A ponieważ wiemy, jak słabi jesteśmy, dlatego codziennie wołajmy: Panie Jezu, bądź z nami, prowadź nas, abyśmy sprostali życiowym zadaniom, a zwłaszcza daj łaskę, aby ostatni mój grzech ciężki był naprawdę ostatni. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się
Stacja 10. Obnażenie z szat. Krzyż przejmuje ruch czystych serc. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. Jezus pozwolił, aby Mu odebrano wszystko, również Jego własne odzienie. Ta sama miłość, która kazała Mu najpierw oddać całe swoje życie ludziom, dzisiaj oddaje ostatnią suknię. Tak nas ukochał, że dla siebie nie zatrzymał niczego, nawet szaty. Na tym polega miłość prawdziwa, na oddaniu wszystkiego. Miłość czysta, która kieruje się chęcią zapomnienia o sobie. Co jednak dzisiaj pozostało na świecie z takiej miłości? Dzisiaj wielu wydaje się, że do miłości potrzeba tylko jednego. Trzeba zdjąć szatę, zdjąć ubranie, oddać sobie ciało, ale niekoniecznie życie. To karykatura miłości, która zagubiła prawie zupełnie czystą intencję, czyste spojrzenie, czyste pragnienie. Wracajmy do życia czystego. To znaczy do takiego, w którym miłość bierze górę nad egoizmem i nad erotyzmem. Do miłości czystej, czyli bezinteresownej, w której nie szuka się siebie, ale prawdziwego dobra tych, których kochamy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Stacja 11. Przybicie do krzyża. Krzyż przejmuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Naczelnym hasłem naszych czasów stała się wolność. Wolność we wszystkim, wolność od wszystkiego. Wolność w każdej sytuacji. Wolność nieskrępowana, niczym nieograniczona. A Chrystus przy tej stacji taką wolność przekreśla, bo przyjmując krzyż, zgodził się na tak straszliwe ograniczenie, czy wręcz zaprzeczenie wolności, pozwolił się na krzyżu unieruchomić. Po co to wszystko, abyśmy mogli być prawdziwie wolni, wolni od zła? Aby być rzeczywiście wolnym, człowiek musi zacząć zobowiązywać samego siebie do tego, co dobre. Wolność też musimy stale zdobywać. Nie jest ona ulgą, jak pisze nasz poeta Damasnyk, ale trudem wielkości. To znaczy, po to Bóg dał mi wolną wolę, abym stawał się wielkim człowiekiem, wielkim przez oddanie, przez miłość, przez służbę, aby człowiek we mnie olbrzym był, a nie karzeł. Bo cóż to jest za wolność, która niszczy mnie samego albo niszczy innych? Pytajmy siebie, do czego, w jaki sposób wykorzystujemy naszą wolność. Czy używam jej do rozwoju siebie, drugich, do uszczęśliwiania innych, czy też do niszczenia? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Krzyż podejmują matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. I oto doszliśmy na szczyt Kalwarii. Zanim jednak Jezus na tym szczycie skona, będzie poddany jeszcze jednej próbie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci. Szyderstwo, jakie towarzyszyło Jezusowi w tamtej chwili, powtarzane jest przez wieki i dociera do nas. Również do nas się mówi, zejdź z krzyża, zrezygnuj z wierności, do jakiej się zobowiązałeś na chrzcie, na ślubie, w celibacie. Wystarczy już, pomij swoje zasady, przyrzeczenia, obietnice, zobowiązania. Daj nam znak, że jesteś wolnym człowiekiem. Wykręcanie się z zobowiązań jest tą sztuką, w której dzisiaj świat nam bardzo schlebia. Ale ta pokusa pochodzi od ojca kłamstwa. A z pokusą nie wolno negocjować, nie wolno prowadzić dialogu. Nie wolno prowadzić dialogu z własną namiętnością, ze złem. Człowiek kuszony powinien prowadzić dialog z Bogiem o Jego łasce, o Jego bliskości, o Jego wierności. Pamiętaj, że najważniejsza walka, jaką musisz stoczyć w życiu, to będzie walka o wierność. Wierność miłości, obowiązkom, zasadom, ludziom, sobie i Bogu, aż po ostatni akt wykonało się. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Matka pod krzyżem. Krzyż przejmują ojcowie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Kim był ten Syn dla Maryi? Był jedynym jej bogactwem, jej jedyną podporą w życiu. W godzinie Kalwarii Maryja musi się jednak wyrzec wszystkiego, godząc się również bezradnie na śmierć jedynego Syna. Czy teraz odważysz się jeszcze wierzyć, że jesteś wybrana spośród innych niewiast, że znalazłaś łaskę u Boga, że jesteś pełna łaski? Patrząc po ludzku, w godzinie Kalwarii były wszystkie powody, aby zawołać wtedy do Boga: oszukałeś mnie, i zejść z Kalwarii. Ale Maryja nie zeszła. Bóg, który poddał próbie na Kalwarii Maryję, znalazł w jej sercu absolutną uległość, pełną dyspozycyjność, bez najmniejszego sprzeciwu woli. Od początku do końca pozwalała Bogu decydować o wszystkim. Tego nas chce uczyć najbardziej Maryja, abyśmy pozwalali Bogu decydować o wszystkim w naszym życiu. Również wtedy, gdy nas prowadzi On drogą niezrozumiałą i niełatwą. Prośmy o tę łaskę. Zdrowaś Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Któryś za nas
zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pogrzeb Jezusa. Krzyż przejmują kapłani. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Ludzie, którzy myślą jedynie o robieniu interesów, o urządzeniu się, ukupowaniu, sprzedawaniu, pomnażaniu, mogą w pewnym momencie poczuć lęk, bo prędzej czy później w zasięgu wzroku pojawi się śmierć i grób, który tak niewiele potrafi pomieścić. Dla tych śmierć będzie oznaczała utratę wszystkiego. Dla nich śmierć będzie niczym perfidny złodziej. Dla tych zaś, którzy nie budowali majątku, ale budowali miłość, grób będzie miejscem nadziei. Bo miłość i tylko miłość na śmierć nie umiera. By inwestować w miłość po drugiej stronie, trzeba być człowiekiem nadziei. Kto ma nadzieję, napisał papież Benedykt XVI, kto ma nadzieję, żyje inaczej. Święty Paweł zachęca nas, abyśmy się stali wspólnikami dziecięcej nadziei. To znaczy, żeby w horyzont naszego patrzenia na życie i na świat była wpisana wieczność. Kiedy się pamięta o wieczności, wtedy łatwiej zrozumieć, że wszystkie nasze trudy i zmęczenie, szlachetne życie i uczciwość, opanowanie ciała i trud rozwoju ducha, służba bliźnim i miłość za darmo, że to wszystko, co dzisiaj wymaga potu, łez, zmęczenia, to, co Cię kosztuje, że całe Twoje cierpienie i ciężar życia, że to wszystko ma sens, ponieważ będzie powstanie z martwych. Stań się wspólnikiem nadziei, pamiętając na słowa Jezusa: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Nikt mi życia nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. W Bogu jest podwójna moc. Pierwsza moc to moc potęgi, która może stwarzać, ale może również i niszczyć. Ta moc w czasie męki Jezusa daje znać o sobie, kiedy świat zasuwa się ciemnością, pękają skały, otwierają się groby, umarli wstają, a zasłona miejsca Najświętszego rozrywa się na dwie części. Ale w Bogu jest i druga moc, moc miłości. Tę drugą moc okazał Chrystus wtedy, kiedy oddał się w ręce swoich wrogów, kiedy pozwolił się skrępować, ubiczować i wydać na śmierć. Mam moc życie swoje dać. To znaczy, miłuję tak bardzo, że będąc potężnym, jak tylko Bóg może być potężnym, za was oddaję swoje życie, za was idę na śmierć. Umiłowani, w podejściu do człowieka Chrystus posługuje się tylko tą drugą mocą, mocą miłości. Nie spodziewajmy się zatem, że kiedyś stanie nad nami i przymusi nas do czegokolwiek groźbą, krzykiem albo potęgą jakiegoś cudu.
że będzie nas zniewalał wszechmocą. Nigdy tego nie zrobi. Ponieważ Jezus chce zdobywać człowieka od strony serca, od jego wnętrza. Dlatego pokazuje nam moc swej miłości, która życie potrafi dać za każdego, za mnie, za ciebie. Ale jeżeli umarł za nas, to nie należymy już do siebie. Nie możemy więc sobą dowolnie rozporządzać. Nie należymy już do samych siebie. Nie możemy żyć byle jak. Jesteśmy odkupieni, kupieni za krew i powierzeni sobie samym, powierzeni przez Boga, z nadzieją, którą Bóg w nas pokłada, że swoją sytuację poprawnie odczytamy i pozostaniemy wierni temu, który nam wierny pozostał i wybrał dla siebie śmierć, aby dać nam życie.